zdrowia. Czy Ameryka może jeszcze asymilować emigrantów? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No Ameryka to w zasadzie była kolonia angielska. Przyjeżdżali tutaj ludzie, którzy nie mieli szansy na jakieś tam normalne życie w Anglii. Przyjeżdżali, produkowali, wysyłali te rzeczy do Anglii, spółki akcyjne, które finansowały te wyprawy, zarabiały ciężkie pieniądze. No ryzyko było duże, no, ale zarabiali dużo. Ameryka założyła te właśnie te 13 kolonii. No i w 1776 roku powiedzieli, że w zasadzie nie chcą płacić podatków, nie mając reprezentacji w Londynie. No i od tego się zaczęło. Było parę tam rewolucji, bili się między innymi o podatek za herbatę. No, Anglicy starali się tlić, co tylko można było. No i nie mieli przedstawicieli tam w tym Londynie. Pielgrzymi, czyli ci pierwsi najbardziej ortodoksyjni, czyli najbardziej tacy zawzięci protestanci, no bo kiedy w Anglii król angielski chciał mieć następną żonę, bo żadna z poprzednich paru żon nie urodziła mu syna, no to papież nie dawał mu rozwodu, to zrobił sobie sam kościół angielski, powyżynał wszystkich biskupów, którzy mu się sprzeciwiali, no a reszta już po prostu przestała się sprzeciwiać, przejął wszystkie te kościoły, poprzerabiał na zbory, także te anglikańskie zbory, no to są były katolickie, no ale ci pielgrzymi to byli jeszcze bardziej ortodoksyjni, konserwatywni niż kościół angielski, dlatego byli ścigani, wylądowali właśnie, jeździli po Holandiach, po Europie, w końcu wylądowali w Ameryce. No ale tak, przewijając taśmy, jest rewolucja, no i w zasadzie potrzeba emigrantów. No i ci emigranci napływali, Francuzi dali statuę wolności, taki wielki posąg, płaski, pusty w środku, także jak będziecie kiedyś w Nowym Jorku, to serdecznie zapraszam, był niedawno remontowany, jakaś tam murzynka ostatnio weszła i protestowała, także to też jest ciekawe, ale ogólnie rzecz biorąc, to przyjeżdżali Europejczycy, przyjeżdżali chrześcijanie, protestanci. Ogólnie to był WASP, czyli to White Anglican i protestant. Także katolików za dużo nie było. Katolicy do Ameryki to przyjeżdżali, ale to bardziej przez Kanadę, przez Quebec, bo cała ta Louisiana tam z tyłu, bo jak się popatrzy, to jest Atlantyk. Te 13 tych kolonii, to tu jest na wybrzeżu. Od tej strony to była Louisiana, którą Ameryka kupiła, powiedzmy, za ciężkie pieniądze. Tutaj bardziej na zachód, w kierunku Pacyfiku, też środkowe Stany, no to były te tereny indiańskie. Kalifornia to w zasadzie była, należała do Hiszpanii, do Meksyku. Także cały ten kraj to od oceanu do oceanu, no to tak się przesuwał powoli. Rosjanie sprzedali Alaskę. No ale te 13 kolonii, które podpisywały to odłączenie się od Anglii, no to w zasadzie liczyło na emigrantów. No ale to wszyscy byli, powiedzmy, większość, 3/4 tych ludzi, co podpisywała Deklarację Niepodległości, to oni nie byli urodzeni w Ameryce. Także to była taka rewolucja. No i emigranci przyjeżdżali na Ellis Island w Nowym Jorku, to sprawdzali, czy mają zęby, czy nie mają gruźlicy, czy nie są kalekami i tak dalej, no i wpuszczali ich. Ale ciągle była to Europa, była biała. Kennedy, katolik, chrześcijanin, został prezydentem, musiał obiecywać Ameryce, że amerykańskim wyborcom, że nie będzie się słuchał papieża, że będzie działał dla wartości
i dla w zasadzie dla Ameryki. No i wtedy go wybrali, pomimo że był katolikiem. No bo to była bardzo duża antykatolicka siła w Ameryce. Ku Klux Klan to też nienawidził między innymi katolików, murzynów, no i katolików. No i Kennedy wprowadził tą zmianę emigracyjną. Powiedział, że za dużo Europejczyków i za dużo białych. No i od tego w zasadzie zaczęło się zmieniać. Od lat 60., 70. zaczęli przyjeżdżać ludzie z całego świata. No Meksykanie zawsze przyjeżdżali, szczególnie tam na południu, no bo przemieszczali się przez granicę, bo przychodzili do pracy, no a żyli powiedzmy u siebie w Meksyku, no bo mieli jakąś tam przebitkę, 2 czy 3 razy było taniej zarobić tu i wydać tam, niż mieszkać tu i zarabiać tu. No to wśród Polaków też w latach 70., 80., no to też ludzie, którzy przyjeżdżali, jeżeli im się jakoś udało przyjechać do Ameryki, no to każdy miesiąc powiedzmy pracy, no to był rok życia w PRL-u. To były dramatyczne jakieś przebicia. Ludzie, którzy tam cokolwiek robili, zarabiali kilka dolarów na godzinę, no to jednak pensje w Polsce były 20 czy 30 dolarów, no to były ciężkie pieniądze. No ale w latach 60. Kennedy to wszystko zmienił, no i zaczęło się zmieniać. No i teraz jest pytanie, czy Ameryka jest w stanie zasymilować emigrantów. No w Ameryce to tak jest, że w zasadzie jest się Polakiem Amerykaninem, czy Chińczykiem Amerykaninem, czy Afrykańczykiem Amerykaninem, czy Francuzem Amerykaninem. No i ludzie po prostu przyjeżdżają, no i mają nie za bardzo, no teraz szczególnie to się nie wstydzą, no ale zawsze były jakieś dzielnice polskie, włoskie, chińskie czy tego rodzaju. Za dużo hinduskich dzielnic to raczej nie było, ale wszystkie te europejskie osiedla czy dzielnice zawsze się formowały naokoło szczególnie jakiegoś tam kościoła czy zboru. Także Niemców było bardzo dużo. Przed II wojną światową to w Ameryce wydawali kilka czy kilkanaście gazet po niemiecku w Pensylwanii, tutaj tak bliżej wschodniego wybrzeża, no to tam bardzo dużo było Niemców, no ale od II wojny światowej to wszystko zostało wygaszone. W Luizjanie, no to też była ta, powiedzmy, kultura francuska, no to też tam rząd w sumie zaczął to wyciszać, te francuskojęzyczne rzeczy, no ale nie było jakichś takich represji, żeby zamykać na siłę. Ludzie tam się asymilowali, chodzili do tych swoich kościołów, no te wszystkie dożynki, niedożynki, tak jak w wypadku Polaków, ludzie budowali kościoły. W wielu miejscach w Ameryce jest właśnie dużo kościołów zbudowanych 100-150 lat temu przez Polaków. To jest piękna historia, że po prostu jakoś się trzymali razem. No i teraz jest takie pytanie, czy ta asymilacja następuje. Ronald Reagan to właśnie powiedział w ten sposób, że on powiedział, że wszyscy ci emigranci, którzy przyjechali do Ameryki, coś przynieśli ze sobą. Czy to muzykę, czy to literaturę, swoje zwyczaje, czy idee. I w zasadzie powiedział, że to jest wspaniała rzecz i że wszyscy są dumni, że nie pozbyli się tego, żeby jakoś się wpasować. No teraz jest troszeczkę gorzej. Teraz zaczyna być troszeczkę gorzej, szczególnie z tymi strzelaninami. Dużo ludzi interpretuje te strzelaniny w El Paso. W El Paso, no to jest na granicy meksykańsko-amerykańskiej i tam jest bardzo dużo nielegalnych emigrantów. No i ten ma
manifest, ten morderca, który to zrobił, napisał manifest, no, że po prostu oni przyjeżdżają i zabierają pracę Amerykanom, że obniżają stawki godzinowe, że jest w zasadzie środowisko niszczą, że jest nadpopulacja i tak dalej, i tak dalej, i że ta tania siła robocza rozwala Amerykę. No, większość ich środków masowego przekazu, jedyne co zaczęło rozmawiać, to jest kontrola broni, nikt nie rozmawia na temat, że on był po prostu wariatem, że on był pod wpływem środków uspokajających i tak dalej, i tak dalej. No i pokazywał już od ładnych kilku czy kilkunastu lat, że jest niestabilny. No ale czy ludzie się asymilują? No do jakiegoś stopnia asymilują się sami, tak? No bo jednak ubierają się normalnie, szanują prawo, szanują konstytucję, starają się płacić podatki, starają się pracować uczciwie. Teraz jest ten problem, gdzie jest ten balans, tej emigracji i nieemigracji. No, liberałowie no to w zasadzie chcieliby zlikwidować granice i mieć jakiś przepływ dosyć dziki. Konserwatyści dla odmiany mówią, że no nie jest to tak najlepiej. No, jeżeli ktoś przyjeżdża, no to musi coś dać, tak? Albo co najmniej musi dać do Ameryki, albo co najmniej, żeby Ameryka nic im nie dawała. No bo teraz właśnie ta emigracja dzika, te wszystkie karawany z Ameryki Południowej, no to 60-70% ludzi ląduje na garnuszku podatnika. Jest to w formie albo kuponów na jedzenie, albo w formie ubezpieczenia zdrowotnego, albo mieszkań i tak dalej, i tak dalej. Wielu z tych ludzi po prostu nie dokłada się do dobrobytu amerykańskiego, tyle tylko, że zabiera z dobrobytu amerykańskiego. No i prawica, konserwatyści, w zasadzie tradycjonaliści, no to mówią, że emigracja jest dobra, ale legalna emigracja. No i to trudno się z tym nie zgodzić, no bo jeżeli ktoś składa papiery i czeka rok, dwa czy pięć, składa te, oddaje te swoje odciski palców, także, że policja czy tam FBI w Ameryce wie, kto jest kim, no to jest dużo, dużo lepsze niż po prostu jakieś dzikie po prostu przebiegnięcie przez Rio Grande. I szansa na to, że ludzie jakoś, którzy przechodzą przez legalne papiery, nawet jeżeli tam zostają po przedłużeniu wizy, no ale to zawsze starają się pracować i uczciwie doprowadzić do porządku. Te przejścia nielegalne przez granicę powodują to, że tam bardzo dużo się bandziorów też przemyka. Jest dużo, dużo handlarzy narkotyków. No, sprawy kryminalne. Ludzie płacą ciężkie pieniądze tym kojotom na granicy, parę tysięcy, żeby ich przeprowadzili. Krytykują bardzo tych ludzi, którzy sugerują właśnie, żeby przyjmować ludzi nie za bardzo z humanitarnych podstaw, tylko żeby przyjmować ludzi przez to, co sobą reprezentują. No i demokraci, czyli ci postępowi socjaliści, czy socjaliści demokratyczni, no to oni uwielbiają tych biednych, niewykształconych ludzi, którzy w zasadzie są na garnuszku państwa, na podatkach, żyją z podatków tych, którzy zarabiają, no bo to jest głos, to jest ta tak zwana kiełbasa wyborcza, no i oni uwielbiają tych ludzi. Już demokraci odpuścili sobie chrześcijan, odpuścili sobie ludzi pracujących, odpuścili sobie białych, oni, żeby się utrzymać przy korycie, przy władzy, obiecują już
wszystko. No i to jest właśnie ciekawe, że biali kandydaci na prezydenty, na prezydentów, na prezydenta, Elizabeth Warren teraz właśnie się ostatnio przyznała, że ukradła pochodzenie Indianom, bo to ludzie się śmieli już od lat, że to jest Pocahontas, no ale też biała i nienawidzi białych i w zasadzie mówi do brązowych i do czarnych, żeby ją wybrali. I ona znowu, i do Indian tak samo, no do tych amerykańskich Indian z łukiem, powiedzmy, a nie z kropką na czole. Bernie Sanders też biały socjalista, 80-letni, i ich zaprasza, no ale nikt się nie asymiluje, nikt się już nie asymiluje, szczególnie ludzie z Bliskiego Wschodu, ludzie z tych krajów muzułmańskich przyjeżdżają tutaj, żeby rozwalić Amerykę od środka. To są dwie reprezentantki w kongresie, Omar i Talib, które w zasadzie nieustannie walczą w Ameryce, z Ameryką. Zamiast prowadzić jakąś walkę czy postęp, żeby był ekonomiczno-polityczny w Ameryce, no to one walczą po prostu politycznie o muzułman. I szczególnie z Izraelem i szczególnie z Ameryką. Także asymilacja, no to jest dwie strony, ale teraz jest kompletna separacja. Teraz jest kompletna separacja. Ostatnie te fale emigrantów po prostu mają w nosie. Nie chcą się uczyć, nie chcą się asymilować, chcą po prostu tylko hajs i pieniądze i być na utrzymaniu innych, którzy pracują. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam, tu jest guziczek do subskrypcji, może jest dzwoneczek, dzyń dzyń, o codziennych powiadomieniach do filmików. Piszcie, wysyłajcie, gdzie się da, polecajcie, pytajcie się, odpowiadajcie, piszcie swoje opinie i do następnego codziennego filmiku.